Cztery osoby zatrzymane w sprawie porzucenia 68 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów. Ta liczba robi wrażenie, szczegóły sprawy za moment. Tutaj również wrażenie będzie nie mniejsze. Czy sieć autostrad w Polsce można powiększyć o 2,5 tysiąca kilometrów? Sposób na to ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. A gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie za moment posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Golbik. Grupę podejrzaną o porzucenie na terenie kilku województw 68 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów rozbili funkcjonariusze CBŚP, Skarbówki oraz inspektorzy ochrony środowiska. Na polecenie prokuratury okręgowej w Łodzi zatrzymano 4 osoby. Krzysztof Zasada z tymi faktami. Krzysztofie, co wiemy o zatrzymanych? No to przedstawiciele spółek zajmujących się obrotem odpadami niebezpiecznymi z Łódzkiego i ze Śląska. Według śledczych mieli fałszować dokumentację trafiającą do ewidencji odpadów, a także dotyczącą transportu odpadów. Zbierane przez nich odpady nie były utylizowane, a za pośrednictwem podstawionych osób wynajmować mieli w kilku województwach posesje i magazyny. Tamte odpady porzucano, a z akt śledztwa wynika, że tylko przez ostatnie półtora roku podejrzani wykonali 3 tysiące takich transportów. Gdyby chcieli zutylizować te blisko 70 tysięcy ton odpadów, musieliby wydać ponad 350 milionów złotych. Sieć autostrad w Polsce może powiększyć się o 2,5 tysiąca kilometrów i to właściwie z dnia na dzień. Jak to możliwe? Wystarczy przekształcić drogi ekspresowe, tak zwane eski, w autostrady. No albo odwrotnie, zrównać autostrady do kategorii ekspresówek. Takie pomysły ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Czyli drogowa kreatywność. W faktach Mariusz Piekarski. Dzień dobry. Dzień Mariuszu. Dobry. Jaki jest cel tej propozycji? Ma chodzić o ujednolicenie sieci dróg szybkiego ruchu, bo jak przekonuje Szymon Piechowiak z drogowej dyrekcji, nie ma wielkich różnic w parametrach technicznych między autostradą a tak zwaną eski. To kwestia szerokości pasa awaryjnego, liczby tzw. MOP-ów i liczby węzłów, a tylko w Polsce mamy i drogi ekspresowe, i autostrady i nie bez znaczenia jest to, że w ostatnich latach, jeśli coś budujemy, to już wyłącznie ekspresówki. Sieć autostradowa zostanie ukończona, no i też nie widzimy sensu, aby to rozróżnienie podtrzymywać, wiedząc, że projektowo, technicznie tam dużych różnic nie ma. Jest różnica w dopuszczalnych prędkościach na autostradach i na ekspresówkach. Nie definiujemy tego, czy byśmy poszli, równali do tego wyższego, czy do tego niższego, czy byśmy 120, spotkali, czy 140. Czy być może spotkać trzeba się w środku i zrobić 130. Konieczna byłaby na pewno wielka operacja zmiany numeracji i oznakowania dróg szybkiego ruchu. Mariusz, jeszcze jedna kwestia podstawowa. Opłat za autostrady. No tak, bo łatwiej wprowadzać opłaty i przekonać do nich kierowców, gdy wszystkie tablice na drogach szybkiego ruchu byłyby niebieskie, autostradowe. Zaległości alimentacyjne. A propos pieniędzy, one wzrosły w ciągu roku o blisko 4 miliardy złotych do rekordowych prawie 13,5 miliarda. To są najnowsze dane z rejestru dłużników Big Info Monitor i one skłoniły nas do nagłośnienia trudnej sytuacji rodziców, przy których zostało dziecko. Napisała do nas Paulina na fakty@rmf.fm. Mój ojciec nigdy nie płacił na mnie i na siostrę. U komornika miał około 150 tysięcy złotych zaległości. Uciekł za granicę i pracował na czarno. Gdy zmarł, musiałyśmy z siostrą zrzec się spadku, żeby nie spłacać długu, który tak naprawdę był na nas. No i okazało się też nagle, że ojciec miał jeszcze jedną córkę i gdyby ta dziewczyna nie dostała informacji od nas, musiałaby spłacać dług za nasze alimenty. Więcej waszej historii na rmf24.pl i w kolejnych faktach. Publicystyka w faktach RMF FM. 8:03, czas na poranną rozmowę w RMF FM. Robert Mazurek, jego gość. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Kłaniam się nisko pani Marcie Golbik. Dzień dobry. Dzień dobry. Posłanka Koalicji Obywatelskiej jest ze mną w studiu. Czy Koalicja Obywatelska powinna wysłać swoich posłów do Komisji Weryfikacyjnej do spraw polityki energetycznej, jeśli taka komisja powstanie? Tomasz Siemoniak mówi, że to jest zły pomysł. Jeżeli to będzie komisja, która będzie faktycznie się zajmowała analizą polityki energetycznej, to uważam, że nie powstanie. Czy jeśli, że nie powstanie, że nie powstanie. Oczywiście, jeśli Prawo i Sprawiedliwość zamierza zająć się faktycznie energetyką, to sprawdzą fakty, zobaczą, co udało im się osiągnąć i wycofają się z tego pomysłu. Natomiast drugim wariantem jest to, że powstanie komisja weryfikacyjna do spraw wszelakich i wtedy no to będzie czyste polowanie na Donalda Tuska. No dobrze, polowaniem. Wyślecie tam swoich posłów, czy nie? Nie ma jeszcze decyzji dotyczącej tej komisji weryfikacyjnej. A ja pytam o pani opinię po prostu. Ta opinia tak naprawdę, nie tylko moja, może być wyrażona wtedy, kiedy będziemy znali ostateczny kształt planowanej komisji. No dobrze, to czyli pani się na razie wstrzymuje. Dobra, pani jest wykształceniem ekonomistką, prawda? Tak jest. Chciałaby pani pewnie pojechać do Waszyngtonu.
Proszę się nie śmiać, tylko odpowiadać na poważne pytania. Jacek Kurski, ekonomista, pojechał. Tak, pytanie... Pytanie brzmi, czy pani by chciała pojechać do Waszyngtonu, i to było pytanie retoryczne. A pytanie poważniejsze jest takie, co zrobicie z telewizją publiczną, jak już przejmiecie władzę? Jest duży problem z telewizją publiczną, niewątpliwie. 70% osób ankietowanych w najnowszym sondażu twierdzi, że jest używana wyłącznie do celów politycznych partii rządzących. Nie, nie mówię, że wyłącznie tej, mecze są. Oni się powołują wyłącznie na mecze, no. Ale to są 3 miliardy złotych, prawie 3 miliardy, które teraz zostały na to przeznaczone. Naprawdę są inne obszary w naszym państwie, które wymagają tych pieniędzy, a nie tylko prowadzenie telewizji z wieczną nagonką. No dobrze, ale to by pytanie było poważne. Co zrobicie z telewizją publiczną? Na pewno nie może funkcjonować TVP Info w takiej formie, w jakiej funkcjonuje teraz. To jest nie do wyobrażenia. Pani tak mówi, a z drugiej strony, przecież mieliście pomysł ustawy o likwidacji TVP Info. Pomysł dość karkołomny ustawowo, ale dobrze. Zebraliście podpisy i co? Ja uważam, że do tego... Nie, dlaczego zrezygnowaliście z pomysłu? To nie jest kwestia rezygnacji. Uważam, że my do kwestii TVP Info wrócimy po wyborach. Trzeba do tego wrócić. To po co było to zbieranie podpisów? To też miało znaczenie z punktu widzenia naszych wyborców, ludzie, którzy się mogli się wypowiedzieć na temat tego. Mogą się poczuć oszukani, że ja chciałem zlikwidować TVP Info, a Platforma zapomniała. Zresztą duże doświadczenie w mieleniu podpisów. To znaczy akurat nie pani, bo pani wtedy była w innej partii, ale Platforma przecież jak powstawała, to zbierała miliony podpisów pod likwidacją immunitetu, przypomnę pani, a później je mieliła. Wie pan, dzisiaj jesteśmy na etapie zbierania podpisów pod bardzo ważnym projektem dotyczącym finansowania in vitro. I co, i później też zmienicie te podpisy? I na pewno nie, to jest nasze zobowiązanie po wyborach, że jeśli ta ustawa nie zostanie teraz przyjęta, ja wiem, tylko to po wyborach przywrócimy finansowanie. Przecież jak powstawała Platforma, to też były zobowiązania, właśnie na przykład likwidacja immunitetu. Teraz PiS mówi, sprawdzam, i mówi, zlikwidujmy razem immunitet. I co mówi Platforma? My PiS, z PiS-em nie będziemy likwidować niczego. PiS mówi do nas, zmieniajcie z nami konstytucję. No żeby, pani poseł, no żeby zlikwidować immunitet, przynajmniej w jego części, to znaczy wtedy, kiedy posłowie, sędziowie, senatorowie również, rzecz jasna, popełnią pospolite przestępstwo, to żeby mogli być ukarani. Ja się z tym zgadzam, natomiast mam takie doświadczenia z ostatniej Komisji Finansów, mogę panu powiedzieć, na której przyjmowaliśmy poprawki do budżetu i nagle znienacka pojawiła się poprawka dotycząca zwiększenia o ponad 700 milionów złotych telewizji dofinansowania publicznej. Dla telewizji. Tak to z nimi jest i nie ma otwierania w ogóle tematu zmiany konstytucji z PiS-em. To znaczy, że tak naprawdę nigdy nie będziecie chcieli zmienić immunitetu. A dlaczego mamy nigdy? Dlatego, że jeżeli będziecie wyrządzili, to do zmiany konstytucji zapewne też tego będziecie potrzebowali PiS-u. Myśli pani, że będziecie mieli większość konstytucyjną? Oczywiście chciałabym, żebyśmy mieli większość konstytucyjną. Ani zdolności profetyczne zostały już sprawdzone. Przypominam pani, jak w 2020 roku pani zapewniała, że na pewno Małgorzata Kidawa-Błońska będzie prezydentem. No, byliśmy też w trakcie kampanii wyborczej, więc niewiara we własnego kandydata byłaby dużym ale błędem. Ale zapewnienie publiczne i później połkanie własnego języka jest zawsze czymś atrakcyjnym. Marta Golbik, posłanka Koalicji Obywatelskiej, jest ze mną. Pani poseł, idziecie po zwycięstwo, jak się chwalicie. No to dobrze, porozmawiajmy chwilkę o Polsce po zwycięstwie. Czy pożegna pani bez żalu te wszystkie programy socjalne, które PiS wprowadził? Zapewne tak. W końcu pani nie była zwolennikiem tych programów, nawet w czasach prosperity. Przypomnę pani 11 lutego 2016 roku głosowanie nad 500+. Jak pani głosowała? Byliśmy wtedy, oczywiście, głosowałam przeciwko tak, na etapie wprowadzenia 500+. Proszę pani, 7 lipca 2018 rok. Pani już była w Platformie Obywatelskiej, a nie w Nowoczesnej. Wtedy podnoszono płacę minimalną do zawrotnego poziomu 12 zł na godzinę. Pamięta pani, jak pani głosowała? Tego głosowania nie pamiętam. To ja pani przypomnę. Cała Platforma była za, ale pani była przeciw. Pani nie chciała... To mnie pan zaskoczył. Tak, możliwe. Pani nie chciała podnoszenia płacy minimalnej, tak jak nie chciała pani 500+. 16 listopada 2016 roku. Ja wiem, że pani nie pamięta, to ja przypomnę. Tak, to było głosowanie nad obniżeniem wieku emerytalnego. Tego wieku emerytalnego, który podniósł rząd Tuska. PiS ten wiek emerytalny z powrotem obniżał. Jak pani głosowała? Proszę mi przypomnieć. Przeciw była pani. Pani chciała, żeby ludzie pracowali dłużej. W roku 2016 PiS chciał wprowadzić podatek od supermarketów. Jak pani głosowała? Czy mogę teraz... Ale jak pani głosowała? Proszę pani, mi powiedzieć, bo, ja pani bo mówię, pan pani ma głosowała, przed sobą wszystkie moje głosowania. Nie, te najważniejsze. Pani głosowała przeciw. Mam jeszcze parę innych.
Kiedy PiS chciał wprowadzić podatek cukrowy, pani się interesuje sprawami zdrowia dzieci i młodzieży, zdrowia psychicznego, za co panią bardzo szanuję, ale nadwaga i otyłość jest potężnym problemem. Tylko to tak nie działa wprost, wie pan. Okej, okay. Podatek cukrowy pani była przeciw. A dlaczego, no, pani powie, że pani nie chce dawać PiS-owi pieniędzy, ale na litość boską, dlaczego pani była przeciwko akcyzie na e-papierosy? Uważa pani, że e-papierosy powinny być tańsze? Musiałby pan brać udział z nami w nie, ja mam, posiedzeniach. Proszę, nie, ja mam te głosowania i widzę wyraźnie, że jakikolwiek był program socjalny, który dawał ludziom pieniądze, podnosił płacę minimalną, dawał 500+, obniżał wiek emerytalny, to pani była przeciw. Pani w tym czasie broniła supermarketów, broniła producentów papierosów i broniła pani producentów napojów gazowanych i słodkich. Odwołuje się pan do moich liberalnych poglądów gospodarczych i to jest prawda. Ja czy pani nadal by popierała parlamencie, te swoje głosowania? Właśnie do tego chcę się odnieść. W parlamencie znalazłam się, mówiąc uczciwie o swoich poglądach, bo wiem też, jak gospodarka działa i wiem, że to nie jest takie proste, że wystarczy wręczać kolejne propozycje i wszystko będzie działało, bo widzimy, jaką mamy inflację. Natomiast pani poseł, jest to nie pani odpowie na pytanie, innym. Czy jak będziecie rządzić, bo to nie, jest bardzo ważne pytanie, to pani będzie teraz wracała do swoich nie. pomysłów. Jest zupełnie czym innym przygotowanie pewnych programów i na tym etapie możemy rozmawiać. Mówić, jesteśmy za, jesteśmy przeciw. My mówiliśmy, nie tylko ja, 500+ nie zwiększy dzietności. To nie oznacza, że nie należy rodzinom pomagać, bo sposobów pomocy jest bardzo wiele, tylko, ale nie zwiększy dzietności, tylko, zwiększyło dzietność. Tylko, że pani, proszę, przez rok tylko, przez dwa lata, tylko, że pani głosowała przeciwko 500+. Dlaczego pani głosowała przeciwko podnoszeniu płacy minimalnej? Niech pani powie swoim wyborcom, że 12 zł za godzinę tylko, to za dużo, że powinno być tak jak w 2015 5 zł za godzinę. Nie powiem tak, nie powiem tak. Natomiast czym innym jest etap uzgadniania pewnych propozycji i dyskusji nad nimi, a czym innym jest sytuacja, w której coś się komuś wyręcza. Co zrobi Platforma po wyborach i RMF24, interia.pl. Czas nas przynaglił i przejdziemy do internetu. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Nie, ale pani poseł, bo pytanie jest takie. Dobra, pani, znaczy ja nie mam nawet do pani najmniejszych w ogóle pretensji, że pani tak głosowała. Na przykład pani były szef partyjny, Ryszard Petru, jest jeden z moich ulubionych polityków. Wie pani, za co go cenię? Za to, że on twardo mówi, nie, ja tam uważam, że nie należy ludziom rozdawać żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie. Tylko, że trzeba to, im zabierać. Tylko on jest twardy w swoich przekonaniach. A pani, która głosowała przeciwko podnoszeniu płacy minimalnej, przeciwko 500+, przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego, teraz mnie zapewnia, że jak dojdzie do władzy, to pani to wszystko poprze. Bo ja wiem, jak funkcjonują polskie rodziny i wiem, jakie kiedy znaczenie... Kiedy się pani tego dowiedziała? Ja wiem, jakie znaczenie... Kiedy się pani tego dowiedziała? W momencie, kiedy wręczyliśmy ludziom dodatkowe pieniądze, nie mamy prawa ich odebrać nigdy. Ale wy koniec nie wręczyliście, tematu. To PiS wręczył. Ale dostali, to nie wy dostali, koniec tematu. Znaczy, nie ma w ogóle dyskusji przy, nad tym. Wbrew pani woli. Ale to nie ma znaczenia. To ma znaczenie. Nie, nie ma, panie redaktorze, znaczenia. Pani to ma potężne nie, znaczenie. Nie, ponieważ wiem, że spora część osób dostała... dostała dodatkowe środki do swojego budżetu domowego. Pani poseł, nie ma możliwości, pani żebyśmy poseł, dzisiaj te środki odebrali. Powiedzmy wyborcom ze Śląska, z Gliwic, tak? Tak. Skąd pani jest? No i oni chcą głosować na Koalicję Obywatelską. Chcą głosować na tę partię i być może znajdą tam panią na liście. I sobie pomyślą, no dobra, ja bym chciał na przykład, żeby ta płaca minimalna była wyższa, tak jak PiS ją podniósł. Albo jeszcze wyższe, jeśli będzie inflacja wyższa. To czy oni mogą głosować na Martę Golbik? Ale my rozmawiamy z wyborcami. Czy proszę oni mogą głosować na Martę oczywiście, Golbik? Oczywiście, że mogą. To dlaczego mogą głosować na Martę Golbik, która przecież była przeciwko podnoszeniu? Bo cały czas odwołuje się pan do sytuacji sprzed 6-7 lat. I pan nie zauważa tego, że jest inną sytuacją decydowanie o czymś, a inną pani stan nie zauważa. Faktyczny. Tak, jesteśmy dzisiaj w stanie faktycznym, w którym w gospodarstwach domowych stanów, są dodatkowe środki w chciałaby rozmowę przeprowadzić tak, że stan faktyczny się nie liczy, liczą się pani obietnice. Pani obietnice to nie jest nic faktycznego, znaczy one są jako obietnice, natomiast tutaj mam pani głosowania. Oczywiście. Poważne decyzje, które pani podejmowała. I ja nie mówię, że pani nie miała prawa podejmować takich decyzji, tylko dlaczego pani... Znaczy pani mówi, że pani nie zmieniła zdania. Ale ja w ogóle się nie odżegnuję od swoich decyzji, które podejmowałam. Czyli Marta na Golbik etapie... nadal uważa, że nie, właśnie, 500 plus nie przeciw,
płaca nie minimalna powinna być jak najniższa, a wiek emerytalny Marta za to jak Golbik najwyższy. Uważa, że 7 lat temu, kiedy podejmowaliśmy decyzję o tym, jaki program zwiększy dzietność, dużo lepszym rozwiązaniem byłoby dofinansowanie żłobków, dofinansowanie przedszkoli, ulgi dla rodziców, a dlaczego pani była przeciwko podniesieniu dla nich, płacy minimalnej? Skończę tylko wątek. I wtedy musieliśmy rozmawiać o tym, co realnie zwiększy dzietność. Co zwiększy dzietność in vitro na przykład. Oni zlikwidowali in vitro i dali te środki. Natomiast dzisiaj nie możemy odebrać nikomu tych środków. Dobrze, a płaca minimalna wielce, szanowna pani poseł? Dlaczego pani głosowała na przeciw? Na pewno bym nie obniżyła. No bo to nie jest takie proste. Znaczy gospodarka nie działa w ten sposób, ale podnieśliśmy płacę minimalną. Pani poseł, niech się pani nie gniewa. Ale pani po prostu nie bardzo można wierzyć w tych sprawach. W tych sprawach. No bo jeżeli pani mi teraz mówi, że to absolutnie my nic z tym nie zmienimy, a jednocześnie ja pani pokazuję, że w każdej z tych spraw głosowała pani inaczej niż pani teraz zapewnia, no to ja się czuję trochę bezradna, pani nie? A jeśli ja panu mówię raz jeszcze, że czym innym jest etap podejmowania decyzji i dyskusji nad najlepszymi rozwiązaniami. To teraz pani obiecuje, że już będzie innym, dobrze, tak? Oczywiście, a czym innym to jest ja to wierzę. Kontynuacja pewnych programów, do których ludzie się przyzwyczaili i mają do tego prawo. No to Marta Golbik, proszę państwa, obiecuje, że to był ostatni raz. Teraz już będzie dobrze. A ostatni raz z czym? No z takimi złymi głosowaniami. Ale ja nie mówię, że one były złe. Ja mówię o tym, że podejmowaliśmy dyskusję na ten... Ja chcę pani podać rękę, jak pani tonie, a pani mówi nie, jeszcze się trochę potopię. Ale proszę pozwolić parlamentarzystom, również opozycyjnym, na debatę, na rozmowę, na to, żeby próbowali uzgodnić najlepsze stanowiska dla kraju. Ale później mówią, że ja ich oram, a ja nie chcę pani orać. Dobrze, to zakończę. Bo ja mam jeszcze parę innych pytań. Ja pani rękę podaję, że z przerębi chcę panią wyciągnąć. A pani mówi, nie, jeszcze niech się trochę ze mnie pośmieją. Pani poseł, to nie jest dobry pomysł. Ja mam poważne pytanie. Skoro te wszystkie przywileje, które wprowadzał PiS, przywileje, transfery socjalne, jak zwał, tak zwał, mają zostać, a drożyzny nie będzie, bo zapewniacie, że jak wy będziecie rządzić, to drożyzny nie będzie, to jak wy chcecie tego dokonać? Ja chyba zacznę od głównego wątku, bo ciężko to pominąć. Czyli od niezależności banku centralnego. Dzisiaj już wydaje się, że nikt nie pamięta o tym, że bank centralny musi być instytucją niezależną od polityków, żeby państwo funkcjonowało, żeby finanse państwa w ogóle działały. No, na pewno nie obsadzając politykiem bank centralny. Wie pani, że kadencja prezesa Glapińskiego będzie dłuższa niż... Prezes Glapiński tą trzecią, tej trzeciej kadencji nie powinien mieć, ponieważ... To nie jest trzecia kadencja. Ponieważ on może być maksymalnie dwie kadencje. To nie jest jego trzecia kadencja, to jest druga kadencja. No nie, no ma wydłużoną kadencję już. Wtedy był PO i nawet nie był PO, tylko zastępował. To jest dyskusyjne, to będzie do rozstrzygnięcia prawnego. Przez kogo? Prawnego, powiedzmy. Przez kogo? Kto będzie rozstrzygał? Na pewno nie politycy. Właśnie no jeśli nie politycy, trochę to kto? Pogubiliśmy się w tych systemach, jeśli nie politycy, to w Polsce kto? Ale pani poseł, kto? Kto będzie to rozstrzygał? No. Pani mówi, że będą to rozstrzygali prawnicy. Pytam, kto? Nie, to powinno do odpowiedniego... Ale moja żona jest prawniczką, na przykład ona będzie rozstrzygała? Nie, no to sądy powinny to rozstrzygnąć. To trzeba będzie... Sądy? Które sądy? Do sądu pani pójdzie No nie, ale przepraszam, do sądu rejonowego... Znaczy pytanie, które sądy jest z góry... No ale to jest pytanie bardzo podstawowe. Przecież nie ma takiego trybu. Pani, proszę się nie gniewać, pani... Nie jakiego zna w ogóle konstytucji. Odwoływania prezesa... Bo dotychczas nie było takiej konieczności. Prezesa NBP-u, ale przez sąd? Ale dotychczas nie. Ale przez... Ktoś musi rozstrzygnąć. No pani mówi, że do pewno, sądu pójdziemy. Do jakiego sądu? Rejonowego, okręgowego? Mamy dzisiaj problem na pewno z Trybunałem Konstytucyjnym. To nie ulega wątpliwości. Czyli nie, Trybunał Konstytucyjny jest zły, bo on jest nie nasz. Znaczy, to nie chodzi o to, że jest nie nasz. To jest Trybunał, który w ogóle nie zajmuje się tym, czym się powinien zajmować. No, bo nie głosuje tak, jak pani by chciała, żeby głosował. No, ja wiem nie, o tym. Nie będę chyba z tym dyskutować. Ale wracając do głównego wątku. Oprócz tego, wie pan, bo ja pamiętam, jak ja się na studiach uczyłam o tym, że bank centralny musi być niezależny i to dla mnie było super ważne, a dzisiaj okazuje się, że to zrobicie tak, że będzie bank centralny niezależny i wtedy inflacji nie będzie. Z pewnością konieczne jest pozyskanie środków z KPO, które pomogą ruszyć polskiej gospodarce, które pomogą firmom, pomogą instytucjom. Dwa pytania jeszcze, bo
Pani chce powiedzieć nam o problemach dzieci. Ja chcę o to spytać, ale najpierw jeszcze jedno tylko pytanie. O słowa Donalda Tuska, pani szefa partyjnego, który właśnie powiedział, że za tymi właśnie suchymi stwierdzeniami, to jest jego cytat, rejestr ciąży, ograniczenie cesarskich cięć, kryją się naprawdę straszne rzeczy. Donald Tusk mówi wielokrotnie o ograniczeniu cesarskich cięć. Uważa pani, że to jest poważny problem? Że... Tak. To ja pani powiem właśnie, jak wygląda ograniczenie cesarskich cięć w praktyce. Proszę. Bo mam wrażenie, że zarówno Donald Tusk, jak i pani Proszę nie bardzo. Macie najmniejszego, zielonego pojęcia, o czym mówicie. Otóż Polska jest w europejskiej czołówce w dziedzinie cesarskich cięć. W 2010 roku za rządów Platformy niespełna 34% porodów odbywało się przez cesarskie cięcie, teraz to 43%. Jest to bardzo niechlubna, jak twierdzą specjaliści, statystyka. Pani profesor Ewa Helwig, to jest konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii, to naprawdę nie jest działaczka PiSu, to jest neonatolog bardzo szanowany, mówi, że z całą pewnością należy dążyć do obniżenia tego wskaźnika, który w ostatnich latach poszybował w górę. Zdecydowanie należy przeciwstawiać się tak zwanym cięciom na życzenie. To mówi profesor Ewa Helwig. Tego nie mówi minister. Według WHO optymalny odsetek cesarskich cięć powinien wynosić 10-15%. W Polsce to 43% i stale rośnie. I politycy powinni rozstrzygać o tym, czy i wy chcecie, żeby było jeszcze... Ale to wy chcecie rozstrzygać. Nie, Donald Tusk i Marta Golbik. Duet. Nie. Chwilę. To Prawo i Sprawiedliwość chce ograniczenia cesarskich cięć. Nie Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście. Przecież to nieprawda. Oczywiście. A to proszę podać jakiś przykład. No to musiałabym panu teraz skoro pani to wie, to proszę powiedzieć. Natomiast czyli pani nie ma żadnych dowodów na podstawie. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mówili o tym, że należy ograniczyć profesor ilość cesarskich cięć. Profesor Ewa Helwig jest neonatologiem. Ale wie pan, nie to, jest to nie pani... Czyli tak, pani jest z wykształcenia ekonomistką, Donald Tusk jest z wykształcenia historykiem. I to jego w sprawie cesarskich cięć mamy słuchać, a nie profesora neonatologii. Nie, to pomieszały się zupełnie historie. Wam się rzeczywiście pomieszały porządki. Nie, to nie nam. Porządki. To Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że trzeba ograniczyć jest, przepraszam, cesarskie cięcia. Ale właśnie nie, zapisu niestety i to powinien zresztą, to jest jego akurat wina, a nie zaleta. Ale oni się o tym wypowiadali. Kto? Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, gdyby mi pan powiedział wcześniej, to bym panu przygotowała odpowiednie cytaty. Pani natomiast poseł, pani się zajmuje sprawami dzieci, młodzieży, sprawami zdrowia. Głosuje pani przeciwko podatkowi cukrowemu. Głosuje pani przeciwko wprowadzeniu akcyzy na papierosy. A teraz jeszcze broni pani tezy, że PiS chce obniżyć cesarskie cięcia. Gdyby PiS chciał obniżyć cesarskie cięcia, poziom cesarskich cięć, to należałoby PiSowi w tej sprawie bić brawo. Niestety PiS tego nie chce robić. Ale dlaczego pan, dziennikarz, mężczyzna, rozmawiający ze mną politykiem, wyraża swoją opinię na temat cesarskich cięć? Dlaczego ja wyrażam opinię? Znaczy, to jest sprawa medyczna. Nie, ja cytuję profesor Ewę Helwig. Ale to jest sprawa medyczna. Dalej twierdzę, w dziedzinie neonatologii. Ale dalej twierdzę, że to nie politycy powinni na ten temat się to wypowiadać. Dlaczego Donald Tusk dlaczego pani się mówi, że nie zgadza się na to, żeby politycy ograniczali... To dlaczego pani się o tym ograniczali... wypowiada? To dlaczego pani nie powie, panie redaktorze, nie jestem neonatologiem, tylko ekonomistką i niech będzie tak, jak chcą lekarze. Cały czas o tym mówię. No nie. Nie, właśnie cały czas o tym mówię, że politycy nie mają prawa z góry decydować o tym, że będzie mniej czy więcej cesarskich cięć. No to w ogóle nie mieszajmy tutaj. Co zrobić, żeby wyjść z zapaści z psychiatrią dzieci i młodzieży? Przede wszystkim pieniądze, które są regularnie obniżane. Nie są obniżane. W tej dziedzinie nie są panie redaktorze, na zdrowie są. A dzisiaj, oczywiście, i teraz tak, dane WHO mówią o tym, że żeby psychiatria dziecięca... Ale przecież wydatki budżetu na państwa na zdrowie rosną zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w procentach. I zostały wyrzucone poza budżet, żeby można było finansowało je przez NFZ. Tak. Żeby można... Ale pani poseł... I teraz tak, żeby działała... Jeżeli chce pan posłuchać prawdy o psychiatrii dziecięcej, to powiem, co zrobić, żeby jak przekonać wyjść z zapaści. Młodych lekarzy na przykład, żeby wybierali psychiatrę, bo nie mamy lekarzy. Skończę pierwszy
wątek. Dane WHO mówią o tym, że żeby psychiatria dziecięca, w ogóle psychiatria funkcjonowała w systemie zdrowia, to musi być na nią przeznaczane 5,5-6% środków przeznaczanych na służbę zdrowia. U nas w kraju jest przeznaczane 3,5%. To pierwsza chyba kluczowa informacja. Zdecydowanie za mało. Jeśli pan pyta, co zrobić, żeby zachęcić lekarzy, to się łączy na przykład z naszą rozmową dotyczącą telewizji polskiej. Jeżeli już mamy telewizję publiczną, na którą przeznaczamy 3 miliardy, to dlaczego tam nie pojawiają się filmy, seriale o heroizmie lekarzy, psychiatrów, zachęcające młodych lekarzy, pokazujące, jak ważna to jest dziedzina zdrowia. Nie obejrzą w klanie lekarza, psychiatra, to zostaną lekarzami, psychiatrami? To jest, uważam, że to wszystko się łączy. Znaczy, to jest kwestia edukacji, kwestia tłumaczenia. I jeśli młodzi ludzie nie widzą, jakim heroizmem jest bycie lekarzem, psychiatrą. I ja uważam, że należy młodych lekarzy do tego zachęcać, ale na razie... Ale nikt ich do tego nie zachęca. Nie są w żaden sposób zachęcani. Są zniechęcani. Dobrze, ale wie pani, że ten proces trwa od bardzo wielu lat. I to nie jest zarządów PiS-u, ani nawet zarządów waszych. Jest coraz mniej psychiatrów od 20 ponad lat. Ale poziom podejmowanych przez młodych ludzi prób samobójczych rośnie. Wzrasta dramatycznie. Wzrasta dramatycznie na przestrzeni ostatniego roku o 77%. I to jest bardzo szeroki problem. Musimy naprawdę kończyć, bo już mi krzyczą do ucha. To ja tylko skończę tym, że pieniądze przede wszystkim, bo jeżeli lekarz na oddziale pracuje w takich warunkach, że młode dziecko po próbie samobójczej dochodzi do swojego zdrowia leżąc na materacu, mając wszystkie rzeczy potrzebne do życia obok siebie w plastikowym pudełeczku, lekarze nie są w stanie funkcjonować w takich realiach. To jest wykańczające. Oni muszą decydować, czyje życie ratować, czy jego nie ratować. Znaczy nie da się tak pracować, więc przede wszystkim pieniądze, dużo pieniędzy idące na remonty oddziałów szpitalnych, a po drugie, edukacja. Wszyscy się z panią zgodzą. To jest ponadpolityczna zgoda akurat. No tylko nie ma tych pieniędzy. Nie ma, ale jak będziecie rządzić, będzie pieniędzy potem. No nie, na telewizję polską 3 miliardy, na psychiatrię. Ale na psychiatrę będą. Wie pan, do ale telefonu... Będą, oczywiście. Bardzo pani serdecznie dziękujemy. Naprawdę musimy kończyć. Kłaniam się nisko, do widzenia.